Hola amigos y amigas. Bienvenido a mi podcasto. Mi podcasto de conversación de criminal. Yo soy Pablo und yo soy hombre fuerte. I dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy o partnerach treningowych, compañeros de tirotero. A wszystko to, o czym Wam dzisiaj powiem, nauczyłem się jeszcze w czasach, kiedy to mi papa, era un kontrabandista i narkotrafikantę. Ola! Tym, 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 tum tum tum. Dzisiejszy odcinek podcastu Trójbój Bajerka, Eleconsensation de Criminal poświęcimy w zagadnieniu, które jest mało oczywiste, a które jest jeszcze ważniejsze niż wszystko to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, czyli trudnej sztuce komponowania sobie timu, czyli dobierania partnerów treningowych, a wszystko to w oparciu o wiedzę i doświadczenie płynące z wyprowadzenia kartelu. Ale zanim przejdziemy dalej i rozwiniemy ten jakże to kontrowersyjny tytuł, który wcale nie jest clickbaitem, moi drodzy, ponieważ naprawdę będziemy się na tym wzorować, to warto odpowiedzieć na pytanie, gdzie jesteście i czego słuchacie, oraz jak wpadliście w tak ciemne odmęty polskiej. Sieci, a właściwie polsko-hiszpańskojęzycznej sieci, co rozszerza trochę możliwość wpadnięcia w ten wir. Jesteście na antenie Radia Wolna, Sztanga, yy, radia, które sprzeciwia się fitnessowemu oprawcy kapitalistycznemu i burżujskiemu tenerowi personalnemu oraz wielkim sieciowym molochom i zachęca. Młodzież trenującą zachęca do tego, aby tworzyła własne jednostki krzewienia kultury fizycznej i nie poddawała się zachodnim i szkodliwym trendom, które to zasiewają wirus w głowach młodzieży, niszczą ją, sprawiają, że staje się zła. Moi drodzy, ostatnim razem też wspominałem Wam o niesamowitym projekcie, jakim jest elementarz trójboju treningu siłowego. Linki oczywiście znajdziecie w opisie, nie będę drugi raz o tym mówił. Natomiast zbliża się wielkimi krokami wielka rekrutacja do naszej grupy, <laughs> drużyny. Drużyny Trójbojowej, i tutaj również w opisie znajdziecie link do grupy rekrutacyjnej. Jeżeli chcecie zostać prawdziwymi trójbojowymi luchadores, to koniecznie wbijajcie do grupy i już niebawem będzie możliwość dołączenia do naszego teamu. Wszystkie detale oczywiście znajdują się wewnątrz tejże zamkniętej i tajnej społeczności. I w poprzedniej edycji rekrutacji wprowadziliśmy takie nowum, otóż można było, yy, można było sobie skorzystać w profesjonalnie przygotowanej rozpiski żywieniowej od sieci Natalki, czyli autorki sukcesu naszego największego amigo, czyli naszego L Rekrutero i ciocia Natalka przygotowała takie rozpiski. W tej edycji, czwartej edycji przygotowaliśmy niesamowitą współpracę z znanym polskim, polsko-hiszpańskim influencerem oraz native speakerem Rafael Mazzurro. Będzie przygotowywał dla Was zindywidualizowaną naukę języka hiszpańskiego, gdybyście chcieli startować kiedyś w El Mexico. El Mexico de barbel skóra jak Carmel. Zapraszam wtedy gorąco do programu i możemy przejść do Głównej treści. I moi drodzy, dla ciekawych, dla ciekawskich, dla tych, którzy lubią e, czytać i zastanawiają się, dlaczego taki silny hiszpański akcent, e, wręcz akcento w tymże podcaście, otóż ostatnio wpadłem na niesamowitą pozycję książkową, którą mogę Wam polecić również tutaj. E, Narconomics. naprawdę świetna rzecz, promują sam siebie, nikt mi niestety za to nie płaci, nie jest też tak, że ktoś przedstawia mi lufę pistolero, pistolero do, do głowy. W każdym razie książka ta traktuje o tym, jak podejść do biznesu w oparciu właśnie o praktykę płynącą z wyprowadzenia kartelu narkotykowego. Naprawdę ciekawa pozycja, polecam, ale możemy przejść do wątku głównego, który poniekąd zainspirował mnie właśnie do tego, aby w tej formie przeprowadzić Was po świecie doboru partnerów treningowych Los Asesinos de Diaz. I pierwsze primo, dlaczego akurat w tym tonie, dlaczego akurat tak? No bo moi drodzy, musimy sobie powiedzieć to już na wstępie bardzo mocno i powiedzieć sobie szczerze, że najlepszym partnerem treningowym zawsze będzie yy, Meksykanin. Dlaczego? Otóż z prostego względu. Pomyśl, zamknijcie na chwilę oczy. Zamknijcie oczy, nie ma, nie ma wideo, więc sprawa jest zupełnie uproszczona. Odprężcie się, yy, odegnij się w fotelu. Jeżeli prowadzisz auto, to też zamknij oczy. Zobaczysz fajne rzeczy się będą działy. O, <noise> się w fotelu. Pozwól sobie na chwilę odpłynąć swoim myślom do bajecznych wybrzeży półwyspu Yucatan i pomyśl, jak wygląda meksykanin Co przyjdzie ci do głowy? Dam sobie rękę uciąć, że jako pierwszy przychodzi ci do głowy El Machete. A potem, jeżeli masz podobny zestaw seriali co ja, to niechybnie musi się pojawić Markus Alvarez, El Padrino, kurwa z tego Sans of Anarchy, czyli prezy prezydent klubu motocyklowego yy, Mayans. <ścoughs> I powiedzcie mi, czy nie chcielibyście wrobić treningów, w którym asystowaliby wam i Machete, i pan Markus Alvarez. Do tego tematu jeszcze będziemy wracali i w sumie, nie, wróćmy już teraz, słuchajcie, no jeszcze jedna rzecz, którą powinniście znać, a jeżeli nie znacie, no to albo jesteście w złym miejscu, albo przyszliście tutaj do mnie, żeby zacząć ogarniać, żeby kleić, co się wokół was dzieje i zdobyć porządne wzorce i musicie sobie koniecznie wpisać w YouTube'a Strength Cartel. Strength Cartel to jest ekipa dla Was, a więc robi nam się z tego już porządny gang. Czyli ta ekipa we Strength Cartel, do tego El Machete i Marcus Alvarez. To jest wymarzony Dream Team partnerów treningowych. To jest coś, o czym każdy trójboista powinien marzyć. Każdy ombre fuerte powinien właśnie dążyć do tego, żeby taką załogę sobie zbudować wokół siebie, aby trenować właśnie trójbój siłowy w sposób bezpieczny i w sposób. Hmm, Efektywny. Chciałbym jeszcze tylko krótkie ogłoszenie, zanim przejdziemy do tematu. Już konkretnie doszły mnie fuchy. Tutaj Denis przed podcastem wprawdzał, że w Meksyku. Właśnie w Meksyku będzie powstawać największy na świecie pomnik Jezusa, większy niż ten, który jest w świebodzinie, który przypomnijmy, jest większy niż ten pedalski pomnik w rio. <laughs> Marne, marna, marna próba, próba prawda, zrobienia spektakularnego pomnika, które właśnie Polacy pokazali, jak się to robi, jak się to robi w praktyce. Największy pomnik Jezusa na świecie będzie powstawał w Meksyku. I w racji tego, że Meksyk będzie mógł się poszycić największym pomnikiem Jezusa na świecie. My podjęliśmy decyzję, że fundacja, którą my właśnie otwieramy, fundacja nasza sportowa, ufunduje dla miasta Gdyni na Klifie Orłowskim największy w Polsce pomnik Kamila Jaroty. Pomnik będzie. <śm> Pomnik będzie stylizowany na wielkiego kolosa z Rodos, który to stał pomiędzy dwoma, dwoma brzegami. Wygooglujcie sobie, jeżeli nie kojarzycie, to jest jeden z pradawnych cudów świata, niestety nie wychował się do dzisiaj. Właśnie w taki sposób pomiędzy, pomiędzy Półwyspem Helskim a <grywka> Klifem Norwolfie będzie stał największy na świecie pomnik Kamila Jaroty, a u swoich stóp będzie miał trzy białe światła symbolizujące brak jakichkolwiek wątpliwości co do przysiadu, który wykonywał tenże Heros. Tak, to właśnie się, to właśnie mamy zamiar ufundować. Dlatego Denis, dorzuć tam jakiegoś Paypala na, na datki. Będziemy wbierać na, na, na takie dzieło. Już to wypełnie. na poważnie, możemy przejść do tematu głównego naszego dzisiejszego spotkania. Czyli porozmawiamy właśnie o partnerach treningowych, o partnerach treningowych w momencie, w którym trenujecie lub chcecie zacząć trójbój siłowy. Sport, którym startują luchadores i oceniani są poprzez przez trzy osoby, będą na scenie, czyli jest to Garcia, czyli sędzia główny oraz jest to dwóch Mariaci, którzy siedzą po bokach. Jest to sport bardzo. Ale to bardzo kontrowersyjne, ponieważ, ponieważ często mariaci zasiadający na boku, którzy mają na głowie sombrero, to sombrero zasłania im wizję i często zupełnie nieadekwatnie do tego, co dzieje się na podejście, oceniają głębokość przysiadów, co budzi bardzo wiele kontrowersji i nierzadko wybuchają różnego rodzaju rozruchy w trakcie lub po przeprowadzeniu takich zawodów. I oczywiście, z racji tejże, tej dynamicznej, dynamicznej specyfice dyscypliny, niektóre federacje zdecydowały się też na wprowadzenie kamer. Niestety, najczęściej na kamerze wisi poncho, albo kamera jest upierdolona za sprawą Margerity. Także. <laughs> Nadal kontrowersje są i zdaje się to być temat zupełnie nierozwiązywalny, czego świadkami byliśmy na ostatniej poważnej imprezie, czyli Mistrzostwach Świata w meksykańskim trójboju podnoszonym, czyli na WPA w Pabianicach. Kto był ten wie, kto nie był ten czapa, ten faja, ten pendejo i niestety już się nie dowie. <laughs> Trudno, trzeba bywać na zawodach. W każdym razie. <laughs> Będąc wewnątrz tej dyscypliny sportowej, która polega na podniesieniu jak największego ciężaru, czyli wykazania się jak największymi cojones na podejście i również na treningu, warto mieć dobrą, solidną ekipę. Solidną ekipę do tego, aby mieć dostęp do nielegalnych środków dopingujących, które są solą tego sportu oraz po to, żeby miał Wam kto podać sztangę i kto zmotywować Was miał do treningu czy do pojawienia się w ogóle na na właśnie siłowni. I teraz to są bardzo oczywiste fakty, czyli właśnie to, ta motywacja, czy, czy samo podawanie sztangi, jednakże warto byłoby w temat wejść dużo głębiej i porozmawiać o tym, czym faktycznie dobry partner treningowy jest, a czym dobry partner treningowy nie jest. I oczywiście. W racji tego, że wyznaczyłem, że te oczywistości sobie pominiemy, to też nie będziemy rozprawiali o tym, czy dobry partner współpracuje z organami ścigania, czy nie, tylko zajmiemy się kwestiami, które mogą być mniej oczywiste. I na sam początek chciałbym zwrócić uwagę na to, że o tym, jak ważny jest partner treningowy, to ludzie dowiadują się dopiero w momencie, w którym takiego partnera dostają pierwszy raz, lub w którym partnera tracą. To jest zupełnie tak jak z Litwą. Litwę się docenia dopiero, kiedy się ją straci. My, do, na, my, jako naród polski, do dzisiaj cierpimy stratę Litwy, i do dzisiaj piszemy z tego nawet matury które się właśnie zbliżają i to też jest pytanie otwarte, które pozostaje Wam, żebyście odpowiedzieli na nie w komentarzach. Co jest ważniejsze, mieć wysoki total, czy 800+, czy zdać maturę? No miało nie być o oczywistościach, ale wymknęło mi się. Możecie napisać, ile mieliście total, a ile mieliście procent w matury i ręczę Wam, że zawsze się okaże, że mieliście wyższy total niż procent w matury, także odpowiedź jest już raczej jasna. I teraz tak, zdarzało się, że u nas w naszym klubie Outlaw Barbel, czyli Love Banditos de Hermanos, Przyjeżdżali do nas ludzie, którzy często byli niezrzeszeni w naszym teamie czy, czy w ogóle nie trenowali nawet trójboju, ale chcieli wykonać maksy. I przyjeżdżali tutaj właśnie dlatego, bo nie tylko ze względu na sprzęt, na to, że, że można sobie potrenować na sprzęcie zawodniczym, ale przyjeżdżali przede wszystkim dlatego, że wiedzieli, że będzie u nas bezpiecznie, że będzie tutaj ktoś, kto dźwiga, kto rozumie o co chodzi w dźwiganiu, kto rozumie, jak ważne jest dla kogoś maksowanie, sprawdzanie tych maksów, pod pod duży ciężar, że będzie ktoś, kogo nie będzie trzeba specjalnie prosić, żeby przyszedł, żeby przytrzymał sztangę, żeby zaasekurował i żeby zrobił to jak normalny człowiek, a nie jak upośledzony debil, co często się zdarza na, często się zdarza na sieciówkach. I sam tego fakt, właśnie, że ludzie zupełnie niezrzeszeni, czy nawet związani z trójbojem przyjeżdżali do nas, żeby się wymaksować, świadczy o tym, że ta załoga, ci doświadczeni ludzie są nieocenioną pomocą w trójboju siłowym. I prawdziwy luchador ma całą swoją załogę, luchadores, bo wbrew pozorom trójbój siłowy nie jest sportem indywidualnym, ale jest sportem drużynowym. Nie chodzi tutaj tylko o to, że na większości zawodów jest klasyfikacja drużynowa. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że aby zmaksymalizować swój występ na, na samym starcie naprawdę ogromną pomocą jest właśnie pomoc teamu, pomoc trenera ale przede wszystkim właśnie pomoc na przykład na rozgrzewce pomoc z pilnowaniem czasu, pomoc z kolan pomoc z zakładaniem ciężaru dzięki temu zawodnik jest dużo, ale to dużo spokojniejszy na samym starcie, bo w przypadku poprawnie zorganizowanego startu, poprawnie Zbudowanej drużyny i poprawnie przypisanym zadaniom start w pozycji zawodnika wygląda w taki sposób, że nie musi o niczym myśleć, czyli na sali rozgrzewkowej <laughs> zawodnik jest tylko wołany, aby podszedł do sztangi, jest tylko wołany po to, aby wykonał podejście, jest informowany ile kilogramów ma na sztandze, ile powtórzeń ma wykonać. I resztę czasu może poświęcić na to, aby budować swoje skupienie, budować swoje nastawienie i po prostu być wyciszonym, móc się odpalić, jeżeli tego potrzebuje i być w pełni przygotowany do startu. I Dalej, kiedy dochodzi do samych podejść startowych, również nie musi się zajmować chodzeniem do tablicy, patrzeniem na podest, nie musi się zajmować kto ile podniósł, nie musi czekać na swoje podejście, w tym sensie, że nie musi odliczać za ile będzie wychodził. Może siedzieć z boku z zamkniętymi oczami, słuchawkami na uszach i budować sobie odpowiedni stan do tego, żeby wyjść i po prostu wykonać podejście. Nie musi także bawić się w decydowanie o tym, ile ciężaru ma założyć na sztangę, Ile ma zgłosić, żeby na przykład wająć konkretne miejsce w kategorii wagowej czy w Open. Tym będzie się zajmować trener lub doświadczony partner treningowy, który doskonale zna jego możliwości, wie. Na przykład potrafi ocenić po prędkości sztangi, ile zawodnik ma jeszcze zapasu, czy to będzie 5 kilo, czy to będzie 15 kilo. Widzi też po jego oczach, jakie ma nastawienie, może zainterweniować, po prostu zna go i zawodnik nie musi polegać na sobie, nie musi walczyć ze swoimi emocjami na wielu frontach. Jedyne, na czym się skupia, to na Pokazaniu swojego performance. I właśnie do tego są partnerzy treningowi w trójboju siłowym, od tego są ludzie, którzy z Tobą trenują, bo ci ludzie powinni docelowo być z Tobą na starcie i warto zbudować taką załogę wokół siebie. I właśnie dlatego tym nagrywamy podcast, bo nie jest to wbrew pozorom sztuka łatwa i można to wpierdolić. <laughs> Także porozmawiamy sobie o cechach takich dobrych partnerów treningowych lub partnerek, bo nie jest to wcale powiedziane, że musi to być chłop z Kochones, może to być też finiorita. <laughs> Czyli na samym początku, dobry partner to nie tylko motywacja, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, bo kiedy trenujecie, to bezpieczeństwo jest szalenie ważne. Jest to szalenie ważne, żeby ktoś za wami stał, żeby ktoś pilnował, co się dzieje, bo czasami, nawet na ciężarach, które nie są specjalnie wymagające, lub nie spodziewacie się, że będą stanowiły problem, zdarzają się wypadki. I kiedy nie macie partnera treningowego, który umie zareagować, który nie opierdala się w trakcie, kiedy trzeba pilnować swojego kolegi z timu, to możecie ucierpieć bardziej, niż jest to konieczne. Przykład czegoś takiego był na przyk przykład na przykład. Przykład mogliście zobaczyć na jednym z naszych ostatnich vlogów, chyba ostatnim vlogu przed zawodami, tak Denis? Tak Denis. Na ostatnim vlogu przed zawodami, gdzie doznałem małej kontuzji mięśnia dwugłowego, na sztandze był ciężar 265 kg, więc nie było to coś co było okresu moich możliwości, robiłem w tym powtórzenia. I yy, niestety, ale coś przy schodzeniu w dół, czy tam przy odbiciu, zarwało. I gdyby nie było nikogo dookoła mnie, to właśnie było widać dokładnie, co by się stało. Bo ja puściłem sztangę i byłem pewny, że ona sobie wpadnie za plecy, natomiast ona się zatrzymała w miejscu i wcale się nie chciała ruszyć dalej. Gdyby nie było dookoła mnie ludzi, to pewnie bym z tą sztangą jeszcze szedł w dół z powrotem, i dopiero był w stanie się odgiąć. Przez co bym jeszcze raz naciągnął tę dwójkę. I mogłoby być dużo gorzej. A tak na tydzień po zawodach, na których niestety nie wystartowałem, ale już tydzień po zawodach byłem w stanie robić normalnie przysiady, i właśnie jest to dzięki mojej załodze treningowej, pomogło być dużo gorzej. I Takich sytuacji mieliśmy mnóstwo. Także asekuracja powinna być już od dosłownie. 30-40% ciężaru maksymalnego ktoś powinien patrzeć, ktoś powinien stać w boku, żeby zareagować. A kiedy już wchodzimy na ciężary 70-75 i wyżej, zawsze powinna być pełna asekuracja. Przynajmniej ktoś za plecami w przypadku a najlepiej dwie osoby na każdą stronę, oraz ktoś za plecami. Ktoś jeszcze do obsługi monoliftu, to daje już nam cztery osoby. Jeżeli chodzi o ławę, zawsze przynajmniej jedna osoba nad nami, która wyciąga nam sztangę. To powinna być ta sama osoba, która wyciąga sztangę na zawodach. No i przy martwym ciągu, tutaj, w sekuracją jest kiepsko, ale warto też, żeby ktoś był w tyłu. Jeżeli na przykład tracicie przytomność, to żeby ktoś was złapał, bo takie rzeczy się zdarzają. Rzadko się zdarzają, ale się zdarzają. Żeby na przykład nie uderzyć głową w talerze, na, na stojaku, bo może się to źle skończyć. A kończy się to zwykle tym gorzej, im więcej macie kilogramów <grym> wagi, w sensie. Czyli im grubsze macie dupy, tym gorzej się człowiek kontuzuje, jak się upada. Dobrze. Z jednej strony partner treningowy to jest bezpieczeństwo, z drugiej jest też bezpiecznikiem, czyli nie pozwala nam się przepalić Czyli z jednej strony partner treningowy nam się kojarzy z takim ogromnym hypeem, czyli takim podkręcaniem się przed podejściem, pisganiem się w kark, mówieniem sobie brzydkich słówek do ucha. I, I tak dalej. Jednakże partner treningowy to też powinien być ktoś, kto potrafi wam ten hype ściągnąć, kiedy widzi, że jest to potrzebne. Czyli innymi słowy, jest nam potrzebna osoba, która jest tak samo zaangażowana waszym treningiem, co swoim własnym i tak samo jej zależy na waszym sukcesie, jak zależy jej na sukcesie własnym. I tutaj naprawdę przewajebista zasada. Jeżeli chodzi o partnerów treningowych, płynie z website Barber od samego Lujego Simonsa i Simons mówi o tym, że w jego klubie istnieje jest coś takiego jak tablica. Na tablicy się wpisuje najwyższy wynik w danej kategorii wagowej ever w historii klubu. I teraz. Ono tej tablicy mówił w ten sposób, że każdy, który jest w klubie, jego najważniejszym celem jest znaleźć się na tej tablicy, ale równie ważne dla każdego w klubie jest to, aby doprowadzić swojego kolegę z drużyny do tego, aby się znalazł na tej tablicy lub wręcz zmazał nas samych z tej tablicy. I o to właśnie chodzi, że ma być potężna rywalizacja wewnątrz samego teamu o. o Konkretny wynik, ale nie ma mowy o tym, żeby utrudniać sobie nawzajem osiągnięcie tego wyniku, <laughs> a wręcz jest nakaz, przykaz, że wynik kolegi z drużyny powinien być tak samo ważny jak ten twój. I koniec końców, dzięki takiemu podejściu, faktycznie na tablicy ląduje najlepszy w najlepszych. A nie ten, który na przykład wykazał się największym sprytem wobec swojego kolegi z drużyny, i wtedy zamiast najwyższego możliwego wyniku na tablicy mamy ten, który okazał się być najsprytniejszy, na przykład uniemożliwiając komuś trochę silniejszemu wrzucenie tam wyniku o 10 kg wyższego. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co tutaj chodzi. To jest faktycznie dbanie o reputację klubu ponad własną reputację. Ale też dzięki takiemu podejściu masz najwyższe szanse do tego, aby najwyższy wynik treningowy i na zawodach osiągnąć faktycznie, a nie paść na przykład ofiarą z jakiejś zawistnej kurwy, których, których to w fitnessie jest akurat bardzo dużo, i dlatego bardzo staramy się izolować ten szlachetny sport od YouTube'owych gwiazdeczek i ślicznych ryjków w wybiegów dla modelek i modeli. Jeżeli chodzi o samobezpieczeństwo, to z partnerem treningowym e, warto dobierać tych ludzi przede wszystkim pod kątem ogarnięcia, bo tak naprawdę partnerem treningowym nie musi być trójboista, bo nie musisz trenować z trójboistą, żeby być dobrym trójboistą. Jakby w starej daty kulturysta e, z konkretnym podejściem będzie świetnym partnerem treningowym, strongman będzie świetnym partnerem treningowym e, e, i chuj, na tym się lista kończy. Dwuboista też będzie dobrym partnerem treningowym oczywiście i Hmm. Chodzi tutaj o to, żeby ten człowiek nie był idiotą w kwestii tego, co wyprawia weztangą, bo można naprawdę takie kwiatki hmm, poobserwować, w jaki sposób ludzie próbują innych asekurować, że naprawdę mózg staje. Czyli co jest najważniejsze w asekuracji? Hmm. Zacznijmy od ciągu, bo jest najkrótszy. Najważniejsze jest to, żeby wstać w boku i być w stanie złapać człowieka, zanim przypierdoli głową o no cokolwiek, jeżeli będzie mdlał, to jest koniec asekuracji. Jeżeli chodzi o wyciskanie. Zwróćcie uwagę na to, że jakość podania sztangi będzie decydowała tak naprawdę o wyniku. Jeżeli możemy spierdolić, to już przy samym wyciąganiu sztangi. czy jeżeli za mocno pociągniemy sztangę w górę, to rozmontujemy człowiekowi retrakcję łopatek i yy, prawdopodobnie depresję też. Wywalimy go z pozycji, on będzie musiał tę pozycję powtórzyć, już mając ciężar w rękach. Czyli nie będzie w stanie zbudować tak samo dobrej pozycji. Dalej. Wszelkiego rodzaju niestabilne wyciąganie, na przykład, nie wiem, to cholerne wkładanie tej sztangi na łokcie, na przykład, czy chwytanie jej tylko paluszkami, wystawianie jej za daleko, zabliwko, czyli nie dokładnie nad punkt, gdzie są barki, tylko gdzieś w jakieś dzikie miejsce, puszczanie jej nagle. Czy jeżeli sztanga waży 50 kg, to to niewiele zmienia, ale jeżeli mamy na sztandze 150 kg, 180, 200, wyciągamy tą sztangę człowiekowi, ją nagle mu puszczamy, to też nie jest fajne, to też rozwala nam pozycję, rozwala nam skupienie. Jak wygląda porządne wyciągnięcie sztangi? Porządne wyciągnięcie sztangi to jest takie, które przeprowadza nam sama osoba wyciskająca, a my po prostu asekurujemy, chodzi o to, żeby ściągnąć jej, Tyle ciężaru, aby miała dokładnie na sztandze odczuwała taki ciężar, przy którym jest w stanie, to jest ostatni ciężar, przy którym jest w stanie samodzielnie wyciągnąć sztangę i ustawić się idealnie, dopiąć się i wykorzystać ten ciężar do tego, żeby wbudować pozycję. Więc jeżeli mamy bench pressera, który ma 200 kg na ławie i ostatni ciężar, przy którym jest w stanie się naprawdę dobrze, samodzielnie dopiąć, wyciągnąć i ten ciężar sprzyja ustawieniu pozycji te 140 kg to spotter zabiera 60 kg swoją siłą we sztangi, a nasz wyciskacz ma czuć w rękach około 140 kg, żeby się to znalazło nad klatą i umożliwiło mu zbudowanie idealnej pozycji. Kiedy sztanga idzie w dół oraz kiedy idzie w górę, ręce nie dotykają sztangi, to jest niedopuszczalne, wydaje się, że to nic nie daje, a jednak często, żeby pokonać sticking point, wystarczy dosłownie dotknięcie palcem i tu już jest oszukanie. To zawodnik zaczyna nam wierzyć, że jest w stanie zrobić dany ciężar, a nie jest w stanie. Sztanga nie dotyka rąk, ręce nie dotykają sztangi, trzeba je trzymać w odpowiedniej odległości, tak żeby były blisko cały czas, gotowe do złapania sztangi, a w te blokady boczne zawsze ustawione w taki sposób, żeby zawodnika nam nie zmiażdżyło, a szczególnie jego głowy. I pilnujemy go po prostu trzymając ręce pod sztangą, ale nie dotykając jej. I kiedy zabieramy sztangę, przyciągamy ją całym ciałem do stojaków. Kiedy już oprze się o stojak, opuszczamy ją w dół na haka. Tak wygląda asekuracja. To samo, jeżeli chodzi o przysiad. No oglądałem się już wielu takich przysiadów, gdzie było tylko trzymanie za klatę, niepomaganie, a potem na zawodach w jakichś dziwnych względów 20 kg mniej, i ojej, skąd to się wzięło, jak to się mogło wydarzyć. Ano samo dotknięcie czy samo uczucie w ogóle, że ktoś dotyka na w jaki sposób może nam pomóc, psychologicznie buduje ogromną przewagę. I po powoduje to, że możemy podnieść więcej ciężaru, więc asekuracja przy przysiadzie również nie może się odbywać w taki sposób, że dotykamy zawodnika. Ręce muszą być odsunięte, Ech, ręce muszą być odsunięte od ciała. I mm, trzeba to również przeprowadzać w taki sposób, aby nie zasłaniać swoim ciałem głębokości, oceny głębokości w przysiadzie na zawodach dla sędziów bocznych. Że to są podstawy, na które trzeba zwrócić uwagę. Też nigdy przy przysiadach nie dotykamy sztangi, jeżeli stoimy z tyłu, talerzy dotykają, czy końcówki gryfu dotykają spoterze boczni, natomiast będąc z tyłu nigdy nie trzymamy za sztangę, zawsze próbujemy złapać za klatkę piersiową i podnieść zawodnika, kiedy nie jest w stanie już wyżej własnymi siłami. To jest kolejny, kolejny temat związany z naszymi partnerami treningowymi. Partner treningowy to są nasze oczy. Poza naszą głową. A więc partner treningowy, dobry partner treningowy, to jest osoba, która również zna wasze pozycje, zna wasze ruchy, i dzięki temu ona nie musi być waszym trenerem, żeby dać nam info zwrotne. Nie chodzi o to, że partner treningowy ma wprowadzać nam zmiany w plan treningowy, czy wprowadzać jakieś szczególne zmiany w technice, ale partner treningowy bez problemu może zauważyć, że właśnie pozycja odbiega nam od tego, na czym no. Normalnie pracowaliśmy, czy że coś nie do końca dobrze pracuje, albo zobaczyć na przykład różnicę w poziomie naszego skupienia, czy zobaczyć różnicę w, w naszym nastawieniu. I o wszystkim tym to takie informacje zwrotne może dać nam partner treningowy i jest to wtedy nieocenione info. Żeby oczywiście do tego doszło, to dobry partner treningowy musi być osobą, która jest takim samym pasjonatem jak wy, a więc musi tak samo jarać się samym treningiem, samym procesem trenowania zarówno swoim procesem trenowania, jak i twoim procesem trenowania. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że to będzie osoba, która będzie obserwować te lifty, która na przykład będzie ustawiać dla Ciebie kamerę, żeby mieć to wszystko ponagrywane i potem posortowane czy że będzie po prostu dostarczać ci różnych nowości, dostarczać ci różnych fajnych materiałów na temat dźwigania, co będzie pomocne w kwestii utrzymywania reżimu treningowego czy rozwijania się w byciu zawodnikiem lub samym trenerem. Dobry partner treningowy to też osoba, która rozumie wzajemne zobowiązania, czyli dla której jest to wszystko tak samo ważne jak dla Ciebie i rozumiem, że bycie partnerem treningowym... To też są obowiązki, i że partner treningowy to nie jest osoba, która na godzinę przed treningiem pisze Wam, że się źle czuje albo że woli się spotkać z dziewczyną i nie przyjść na trening, czy jakakolwiek inna wymówka, która faktycznie nie jest czymś poważnym. I generalnie, jeżeli musicie się pierdolić z czymś takim, czy z notorycznym spóźnianiem się, z niepilnowaniem terminów, z takim olewczym stosunkiem, to to nie jest dobry partner treningowy, i tak naprawdę. Naprawdę lepiej trenować samemu niż trenować z kimś, z kim się trzeba przepychać i komu trzeba, komu trzeba wkładać do głowy to, co jest oczywistością dla was i obiektywnie rzecz biorąc, na, obiektywnie patrząc na temat i jest, jest potrzebnym czynnikiem. Jeżeli ktoś nie ma czegoś takiego w sobie, to najprawdopodobniej go tego nie nauczycie i nie jest to osoba, z którą warto biegać i zwracać jej ciągle uwagę, czy by uzależniać się od tego, że ktoś nie rozumie powagi sytuacji, czy że nie jest w stanie zachowywać się jak odpowiedzialny dorosły mężczyzna lub dorosła kobieta i po prostu po prostu spełniać zobowiązanie, które na siebie bierze, zostając waszym partnerem treningowym. To samo oczywiście dotyczy was. I to jest tutaj bardzo ważne, bo stąd płynnie przechodzimy do tematu, że partnerem treningowym w ogóle, ale to w ogóle nie musi być wasz kolega. I to jest ważne, bo. Partnera treningowego absolutnie nie należy wy, wybierać pod kątem tego, czy fajnie wam się wpędza z tą osobą czas, bo jest to zupełnie temat nieistotny na treningu i partner treningowy to musi być osoba, z którą wam się dobrze trenuje. A dobrze to nie oznacza, że macie ciekawe tematy na treningu, czy że możecie sobie pooglądać dupeczki na Instagramie pomiędzy seriami. Tylko dobrze trenuje się to oznacza, że właśnie macie osobę, która zawsze jest na czas, która zawsze się pojawia na tym treningu której zależy tak samo mocno, która jest ogarnięta w byciu z poterem, która tak samo dobrze wyna wasz trening, jak i swój trening, której nie trzeba mówić, na ile powtórzeń się robi kolejną serię, której nie trzeba prosić, żeby łaskawie się ruszyła i. Zaasekurowała, za którą nie trzeba biegać po całej siłowni, bo ona coś teraz ma albo z kimś musi pogadać. I to nie jest osoba, z którą właśnie fajne konwersacje się prowadzi między seriami, bo to tak naprawdę może się bardzo szybko stać dokładnie antytezą treningu i antytezą dobrego partnera treningowego. Oczywiście nie ma nic złego ani przeciwskawań, żeby się w partnerem treningowym kolegować czy przyjaźnić, ale na typowo koleżeńskie. Prawy jest czas poza samym treningiem. To oczywiście nie oznacza, że <laughs> trzeba w grobowej ciszy ten trening wykonywać, czy nie wolno zamienić słowa, ale trzeba pamiętać o priorytetach. Piory, priorytetach. <laughs> trzeba pamiętać o priorytetach. Bo. <laughs> Podstawowa, podstawowy problem. Ludzi trenujących, których ja obserwuję i którym też się przede wszystkim zajmuję, bo moja rola w Banditos, czyli Barber Brothers, jest prosta, przygotowanie mentalne do, do startu czy właśnie do procesu treningowego, to podstawowym problemem jest brak skupienia czy łatwość w rozpraszaniu się. Czyli, jeżeli nie ma tego skupienia, to nie ma mowy o tym, żeby ten trening był wykonany efektywnie i żeby był wykonany z taką intensywnością, z takim zaangażowaniem, do jakiego ten zawodnik jest zdolny. Poprzez brak właśnie skupienia bardzo często do głosu dochodzą niechciane na treningu myśli, takie jak nie chce mi się, jestem zmęczony, to jest trudne nigdy się tego nie nauczę i tak dalej i tak dalej ten głos zaczyna mieć przestrzeń wtedy kiedy znika skupienie wchodzi całkowite skupienie z procesu trenowania procesu a zaczynamy się zajmować wszystkim dookoła instagramem pogaduszkami i wątpliwościami czy słuchaniem gdzieś tam głosu we środka zamiast po prostu wykonywać jebane zadanie i to jest podstawowy, podstawowy problem. I dobry partner treningowy to jest osoba, która rozumie, że to jest problem i dla której najważniejsze na treningu będzie właśnie utrzymanie skupienia, a interakcje zostaną ograniczone przede wszystkim do tego, aby prowokować się nawzajem do jeszcze lepszego performanceu czy do komunikowania się pod kątem tego, gdzie i jakiej asekuracji chcemy. I co aktualnie robimy. Wtedy mamy faktycznie do czynienia z partnerem treningowym, który będzie pomocny i będzie on nam pomagać. I uwierzcie mi z taką osobą, która ma takie nastawienie, trening zawsze będzie zajebisty i w ogóle nie musimy być kolegami. W ogóle nie musimy być kolegami poza salą, ba, my się możemy nawet nie przepadać za sobą poza salą treningową. Ale na sali treningowej jesteśmy tutaj w innym celu. I tutaj pojawia się bardzo, ale to bardzo ważne zagadnienie, o którym też warto wspomnieć, czyli to takie rodzi robienie w drużyn na siłę rodzin, czy budowanie takich sztucznych więzów. Bo. To oczywiście brzmi bardzo fajnie i sexy i daje takie poczucie przynależności, które jest ciepłe i miłe, aczkolwiek to poczucie przynależności pod kątem właśnie takim rodzinnym e, buduje właśnie przekonanie, że my się wszyscy musimy lubić, szanować e, i, i w ogóle kochać. Natomiast w ogóle that's not the point, bo w tymie chodzi o to, żeby ułatwić sobie realizowanie wspólnego celu, czyli to jest dokładnie to o czym mówił Simons w przypadku tablicy. Dokładnie takie podejście jest tutaj ważne, a więc ważne jest uczciwość wobec siebie i szczere zaangażowanie. Nie ma tutaj nic o sympatii ani antypatii i nie ma tutaj nic o wbudzaniu jakichś emocji czy uczuć wobec siebie. Bo w momencie, w którym uzależnimy naszą współpracę od tego, czy się lubimy, lub nie lubimy, to nasz cel zaczyna być zagrożony. Dlatego, jeżeli pojawiają się wtedy jakieś personalne animozje w, w, w konstrukcji takiego czegoś jak drużyna, rodzina, to musi prędzej czy później dojść do swojego rodzaju na przykład ostracyzmu czy zabierania stron, czy po prostu do przenoszenia tej płaszczyzny, tej płaszczyzny osobistej na salę treningową, co jest absolutnie niedopuszczalne i nie ma na coś takiego miejsca wewnątrz poważnego teamu, bo przed treningiem możecie się pobić na parkingu, ale kiedy wchodzicie na salę treningową, to macie do wykonania zadanie, możecie się nie lubić, ale musicie mieć. Pewność, że jesteście bezpieczni w otoczeniu tego człowieka i że choćby najchętniej by was zabił poza salą treningową, to nie wykorzysta takiej okazji, kiedy będzie leciała na was sztanga oraz będzie mu nadal zależało tak samo mocno na tym, żebyście zrobili wynik, bo dochodzimy tutaj do tego, że jesteśmy związani czymś innym niż nasze emocje i sympatie, bo jesteśmy związani ze sobą celem, czyli jesteśmy związani budowaniem wokół siebie świata, w którym chcemy żyć, w którym chcemy bytować, w którym to, co dla nas jest najważniejsze, czyli nasza pasja, jest bezpieczne, jest niezależne, od ludzkich ułomności i od ludzkich słabości jest nadrzędny cel. Dzięki temu, na przykład, nasi rekruci, e, którzy dopiero się szkolą na bycie zawodnikiem, są w stanie jechać na drugi koniec Polski z nami, pomagać w starcie drużyny zawodowej, której w ogóle nie znają personalnie i nie ma to najmniejszego znaczenia, bo oni z taką samą właśnie pasją czy zaangażowaniem jadą pomagać obcym ludziom. Tylko dlatego, bo sami też będą chcieli takiej pomocy, tylko dlatego, bo jesteśmy w jednym teamie i tylko albo aż dlatego, że łączy nasz jeden wspólny cel mieć jak najwięcej kilogramów na sztandrę. Dzięki czemu ten tkliwy model rodzinny można zupełnie pominąć i odrzucić jako szkodliwy i jako niebezpieczny dla powodzenia samej drużyny. I generalnie osoba, partner treningowy, która ma takie nastawienie, nie jest dobrym partnerem treningowym, bo jest ona zagrożeniem dla powodzenia Timu, bo poprzez oczekiwania właśnie takich emocjonalnych jazd wewnątrz Timu, będzie dążyła do prędzej czy później właśnie zaspokojenia tych, tych potrzeb, a one będą rozpierdalać drużynę od środka. A więc jeżeli prowadzisz drużynę lub jeżeli chcesz taką stworzyć, musisz uważać na tych wampirów emocjonalnych, które bardzo mocno muszą się żywić właśnie takim akceptacją i przynależnością właśnie w takiej dre agresywnej, emocjonalnej formie. Tutaj u nas w tymie wielokrotnie mieliśmy z tym do czynienia i niestety, ale zarówno moje stanowisko, jak i stanowisko Estebana Tesmera, czyli head coacha jest dokładnie takie samo, że nie możemy polegać na tych emocjach, a wszyscy zawodnicy powinni właśnie rozumieć, że jesteśmy tutaj dlatego, bo kochamy trójbój, a nie dlatego, bo kochamy siebie. Może na początku ta koncepcja być odebrana negatywnie, ale bardzo Cię proszę, przyjrzyj się jej przez parę dni i zadaj sobie pytanie z każdej strony: czy na pewno to jest takie złe, i czy na pewno to brzmi niewłaściwie, bo wiem, że na pierwszy taki, właśnie rzut ucha, Yy, nie brzmi to fajnie, ale daj temu czas, niech to dojrzeje. To nie jest statement, który sobie wyhodowaliśmy w ciągu nie wiem, ostatniego treningu, bo nam się nudziło. Tylko jest to efekt kilku lat prowadzenia regularnej, dużej drużyny, która startuje dużymi chmarami na zawodach. <laughs> I generalnie jesteśmy znani z tego, że. Mamy najlepszą organizację na starcie. To przyznają często zawodnicy w innych teamów, czy, czy, czy Poza w ogóle jakieś tam rzeszeń, że spokój i organizacja na starcie, plus to, co się dzieje między zawodnikami, jest godne podziwu i godne naśladowania. I całej tej wiedzy, którą, yy, która wynika z tych paru lat, dobrych paru lat startowania, prowadzenia teamu, nauczamy już właśnie na poziomie programu rekruta. Pamiętajcie, że jest link tutaj w opisie. Można dołączyć do grupy rekrutacyjnej. Tam będą wszystkie dane na temat najbliższej rekrutacji. Tych podstaw uczymy już w czasie rekrutacji, żeby rekrut wiedział, czy chce do nas dołączyć na pewno i żeby wiedział, czego się spodziewać wewnątrz Timu. Uczymy też tego na instruktorze trójboju siłowego, którego najbliższa edycja będzie już w wakacje. I już niebawem pojawi się dokładniejsze info na ten temat, także warto. Śledzić nasze social media. I na sam koniec, jeszcze chciałbym też zwrócić uwagę na to, że partnera treningowego także nie dobiera się pod kątem wyniku, bo osoba, która siada 300 kg i osoba, która siada 150 kg może być idealnym oni mogą być idealnymi partnerami a możemy mieć dwóch zawodników, którzy siadają po 150 czy dwóch zawodników, którzy siadają po 300 kg. mogą być paskudnymi partnerami treningowymi którzy w ogóle nie kleją o co chodzi i tylko sobie trening utrudniają i tak samo to też wiem doskonale w autopsji u nas w klubie ten model bardzo często się sprawdza i zawodnicy teamu amatorskiego z Watachy bardzo często Dobrze się czują w towarzystwie Czarnego Legionu, czyli zawodowców, i na odwrót Czarny Legion nie ma najmniejszego problemu ze ściąganiem na przykład dużej ilości kilogramów ze sztangi, jeżeli widzą, że trenuje z nimi człowiek, który może ma dużo gorszy wynik, ale ma ten sam poziom zaangażowania i ma tą samą postawę, lub dąży do tej samej postawy, bo koniec końców właśnie o to chodzi w tymie, że nigdy nie rozliczamy się w wyniku, rozliczamy się w postawie. Post bo przypadki chodzą różne po ludziach, różne rzeczy się dzieją i nie zawsze na wszystko mamy wpływ, ale zawsze mamy całkowity wpływ na naszą postawę, na to, co sobą reprezentujemy, i zawsze to podlega ocenie. I to jest główny faktor, na który zwracamy uwagę. Czyli postawa, i nikt nigdy nie ma problemu wewnątrz naszego teamu, wewnątrz naszego klubu z wynikiem innej osoby. Jeżeli ta osoba wykazuje pożądaną postawę, lub wykazuje wolę wyrobienia tej postawy, i chce się uczyć od mocniejszych zawodników, wtedy nie ma problemu ze ściąganiem na przykład 200 kg pomiędzy kolejnymi feriami i nikt się w tym jakoś źle nie czuje. Także. Zawod... Także podsumowując, nie dobieramy naszych partnerów treningowych, czy Teamu pod kątem sympatii, czy antypatii, dobieramy zawsze to pod kątem postawy. Dobieramy pod kątem tego, czy ta osoba jest zaangażowana. Także w nasz, nasz trening, czy generalnie jest zaangażowana w trójbój, czy nie trzeba ją ciągle wołać, szukać, czy można na niej polegać, czy przyjeżdża na te treningi, czy faktycznie ciągnie nas w górę, a nie Ciągnie nas w dół. Nie wybieramy osoby pod kątem tego, czy fajnie się gada, tylko wybieramy tą osobę pod kątem tego, czy dobrze się trenuje. A dobry trening to nie jest trening, który był przyjemny, to jest trening, który był skuteczny, który pomaga nam przesuwać nasze granice, który pomaga nam naprawiać nasze słabości, które pomaga nam naprawiać nasze najsłabsze ogniwa. A więc dokładnie w taki sam sposób, jak dobieramy ludzi do naszej zorganizowanej grupy, do naszego kartelu, bo tylko takich możemy być pewni. A więc nie pozostaje mi, moi drodzy, nic innego, jak powoli kończyć ten magiczny podcast powiedzieć Wam szczerej od serduszka płynące adios i weta la mierda. Moi drodzy, będziemy się słyszeć już niebawem w kolejnym porywającym tematem. Ja jeszcze raz zapraszam Was gorąco do zainteresowania się rekrutacją i dołączenia do naszej organizacji. Można zdobyć fajne doświadczenia życiowe i nie tylko. Także... Do usłyszenia następnym razem, moi kochani. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja. Pozdrowienia dla Was, dla rodziny, dla małżonki i wszystkiego naj, naj, najlepszego, a najlepsze pośladki w polskim trójboju ma Kamil Jarota.